Nadeszły święta, gdy Bóg na świat przyszedł. Zbawienia łaski dał nam obficie. Miłość mu do nas stąpić kazała, więc się raduje dziś ziemia cała. My zaś, jak polski obyczaj każe, jasełka chcemy nieść jemu w darze. Uciekać musiał, historia znana, dzieciom już nieraz opowiadana. My ją inaczej trochę powiemy i troszkę też pofantazjujemy, że są, lecz takie prawa są przedstawienia, że się oczywiście fakty ciut zmienia. Choć oczywiście, tak jak w jasełkach, nie brak aniołów, śmierci, diabełka i wielu innych, lecz zdradzić muszę, że wojna idzie o ludzkie dusze. Pierwszy akt tu zobaczymy, w nim do piekła w głąb spojrzymy. Rozpuszczam ludzi, schlebiam, psuję, zwabiam otchłań piekiem i torturuję. Dzięki mnie przeliczne rzesze grzeszą, ku szatańskiej uciesze. Ja zaś słodkim głosem kuszę ludzi, potem w ogniu piekielnym męczę, dolewam oliwy i dręczę, i dręczę. Robię, co mogę, czasem coś szepnę do ucha. Wojny, afery, narkotyki, takie są wyniki mej polityki. Znowu to wstrętne ludzkie plemię ma mieć Boże Narodzenie. Jak mnie wnerwia ta hołota, że też Pan Bóg tak ich kocha. Co on widzi na tej ziemi? Za co ich tak bardzo ceni? Toż to żółte, białe, czarne, a te chłopy ich szkaradne? Albo mają w kieszeni węża? Chciałabyś mieć takiego za męża? Daj spokój z facetami, niech się z nimi męczą sami. My tu sprawę przecież mamy, Lucyfera wciąż czekamy. Rezydencja piekło u nas zawsze jest wesoła. Są świry, diabły i kotły ze smołą. Rezydencja piekło chętnie wita gości. Są smażone kopyta, interes się kręci. Co dzień pełno osób. Trafić bardzo łatwo, wyjechać nie sposób. Chcesz doprowadzić personel szkoły do furii? Jesteś brzydki albo rudy. Masz dość obiadów u teściowej i samej teściowej. To jesteś we właściwym miejscu. Ta oferta jest stworzona tylko dla ciebie. Już dziś za jedyne 9,99 możesz zaprzedać swoją duszę. Dodatkowo przy herbatce możesz z dobrym wujkiem szatanem kulturalnie ponarzekać na przerost piekielnej biurokracji, która do sprzedania duszy wymaga podpisania 666 formularzy. Piękne kumacie dziewczyny, słodkie jak maliny. Od razu mam myśli rogate, bardzo, bardzo kumate. Witam, jestem naczelnym diabłem, ben szatanem. Potocznie nazywany ludzkiem, luciem bądź lucjanem. Głównie zajmuję się grzeszeniem, smażeniem ludzi i opętaniami. Czym przeszkadzają mi goście w kutannach wraz z egzorcystami? Mój naczelny wróg to Bóg. O, jest szef nasz. Siema, czarny panie. Już jesteśmy na wezwanie. O, mroczny władco ciemności. Będziesz miał w piekle dużo gości. Moje miary, dobre to są wieści. Aż mi
się w głowie to nie mieści. Gdyż niedługo, jak co roku o tej porze, czuć się będzie jak proszę. Będą przebaczać, składać życzenia. Aż mnie wygnęło od obrzydzenia. Nikogo wtedy nie da się skusić. Co gorsze, wielu z nich się nawróci. Świetna mowa. Brawo, szefie. Szef to zawsze wie najlepiej. Wasza przebrzydliwości i podłości, pełna złości i wredności. Coś z tym zrobić w końcu trzeba. Dość mam już zwycięstw nieba. Tu nie sej, tu o niczym nie gadamy, lecz kto wygra, wskazać mamy. Coś wymyślił czarny panie? Wymyśliłem głosowanie. Ja popieram szefa zdanie. O co chodzi, nie mówiłem. Jeszcze nic nie tłumaczyłem. Ale mi to nie przeszkadza. Ja popieram, co chce władza. Ach, to władzy nie przesadza. Wciąż tylko podpisywali. Macie tu w ogóle swoje zdanie? Swoje własne zdanie, panie, mamy. Lecz my się z nim nie zgadzamy. Otóż konkurs rozpisałem. Ogłoszenie w piekle dałem. Szukam typków z pomysłami, może i z wynalazkami, co pomogą złu zwyciężyć. Ludzi lepiej kusić, męczyć. Konkurs więc dotyczy tego, nazwa Mam talent do złego. Świetnie, szefie. Szef to umie. Mamy zgłosić się, rozumie? Nie, Węcław. My siądziemy i komisją zostaniemy. Oto świetnie, jaśnie panie. Śledztwa, kłótnie i ściemnianie. Ja w tym doświadczenie miałam. W trzech komisjach już siedziałam. Jak mówiłem, tu nie sej. Tu o niczym nie gadamy, lecz kto wygrać, wskazać mamy. Ach tak, już rozumiem wszystko. A ilu kandydatów przyszło? Czy selekcja ma być ostra? Ilu dalej ma w grze zostać? A cóż, kandydatów mnóstwo było. Lecz się ich o głowę skróciło. Został tylko jeden uczestnik niestety. Jakiś dziwny typ, co czyta z lunety. Czarny panie, tęgi głowy, oto pomysł mam tu nowy. Patrzysz w gwiazdy, patrzysz w niebo, coś tam widzisz? Szukasz czegoś? O cierpliwość proszę, szefie, prawdę powiem zaraz lepiej. Teleskopy, komputery, przepaliłem prawie cztery. Lecz znalazłem coś na niebie, co ciekawe jest dla ciebie. Szefie, prawdę powiem szczerze. Wiadomości ja mam świeżo. Za wcześnie nagłoszenie tej nowiny. Ale widzę postać jakiejś dzieciny. Jeśli działa ta maszyna, to wiek piekła się zaczyna. Przyszłość da się rozszyfrować. Będzie mogło zło panować. Nie będziemy siedzieć. Działać to trzeba. Kontruderzenie zróbmy dla nieba. Niech się spieszą. Niech ludzi denerwują. Zdrady, kłótnie, afery knują. Wnet w całym piekle wszystko zawrzało. Tysiące diabłów na misję wyleciało, by w każdym czasie i momencie zła uczynić jeszcze więcej.
zależności od potrzeby, byle było więcej biedy. Tymczasem Maria w kuchni się trzątała. W pretensjach i fochach była cała. Przez diabelskie moce kierowana, żaliła się od nocy do rana. Przeprowadziłam ankietę i jak wynika z ankiety, mężczyźni mają różne zdania na temat, po co istnieją kobiety. Dowody mam na piśmie, czytajcie, jeśli chcecie, po co zdaniem mężczyzn istnieją kobiety na świecie. Zakazanie kawy, bieść się do roboty, nie będę przecież czekał aż do soboty. Poza miarą izby, rozpal w piecu grywa, a zrób to wszystko raz, dwa. Potem przynieś wody, obiad ugotuj oraz kąpiel z pianą dla męża przygotuj. Mam tego dość, wierzcie, jeśli chcecie, po to zdaniem chłopów istnieją kobiety na świecie. Nie przesadzam, moje panie, wszyscy mężczyźni to są dranie. Witaj, Maryjo. Ledwie żyję. Dziś przeżywam ciężkie chwile. Pracy kiepsko, brak roboty, na nic nie mam już ochoty. Normalka. Brak pieniędzy, brak funduszy, znowu muszę głową ruszyć. Dość już mam życia takiego, gdzie nie starcza do pierwszego. Chcę mieć zdrowie, wybór bogaty, do tego atłasy, jedwabie, brokaty. Wszystko jak z mody włoskiej, by wciąż wieść życie bez troski. Chcę mieć agentów i fanów tłum, wokół siebie słyszeć sławy szum. Dziwne rzeczy Maria mówi, a ja chciałem ją poślubić. Ta dziewczyna dobra była. Nie paliła i nie piła. Narkotyków też nie znała i zasady dobre miała. Więc zachodzę dzisiaj w głowę, kiedy słyszę tę jej mowę. No to co? Co w tym strasznego? Ja nie widzę w tym nic złego. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. La, 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 la. Co do licha? Komu mnie pożenie się? Pewnie to jacyś lokalni odwiesi. Na jesteś, Mario, nie wiadomość mam dla ciebie. Bóg cię kocha tak gorąco, boś dziewczyno jest wierząca. Chociaż lekko się buduje, diabłu plany pokrzyżujesz. Nie zawiedzie cię nadzieja, ty urodzisz Zbawiciela. Choć się bardzo boję tego, niech się staną słowa jego. Nie sprzeciwi się dziś temu, bo chcę służyć Bogu. Więc Maryjo, ślub weźmiemy. Dzisiaj razem już będziemy. Będziesz wreszcie moją żoną. Dobrą, miłą, uniżoną. Nadejdzie już godzina, tam ma świat Bożego Syna. I to nie jest pusta mowa. Razem ze mną to wychowasz. Nie martw o nic się, Józefie. Wieść o tobie już się niesie. Ty wychowasz Zbawiciela, to okaże się Polaka. Weź dziś Marię, weź za żonę. Ona, dziecko jej błogosławione. Był posłuszny Józef Bogu, stanął z Marią w domu progu. Jego dom stał się jej domem, bo poślubił, wziął za żonę. Piękną Marię, niezłą wcale, dał obrączkę na jej palec. Wieść się niesie po powiecie, wkrótce będzie w całym świecie. Każdy bliski już się spieszy wysłać maile, smsy, że Zbawiciel się narodzi, ludzkość całą w
wyswobodzi. Dosyć. Nie chcę słuchać tego. Trzeba się tym zająć, kolego. Niech brygady bardzo liczne zlikwidują opozycję. Telewizja, radio powie, że się ma narodzić człowiek. Terrorysta z urodzenia. Trzeba rzec mu do widzenia. Pozbyć się go. Zlikwidować. On nie może się uchować. Ja tu pomóc chyba mogę. Trzeba tylko wskazać drogę. Dawać mi astrologa tutaj. Niechaj powie, kogo szukać. Słucham, królu. Co potrzeba? Gdzie znajdziemy króla z nieba? W przybliżeniu adres znamy. Lecz dokładnie gdzie? Pytamy. Ruchy więc. Bierz tę maszynę i niech Mesjasz mały zginie. Już spróbuję dać odpowiedź. Szukam. Szukam w mojej głowie. Mam! Notujcie! Mam widzenie. Naszło na mnie objawienie. Nie ma dróg na stadiony, rzadko który ukończony. Tylko braki widzę wszędzie i niczego tu nie będzie. Trop do Betlejem wiedzie. Jakiś trzech typków też tam jedzie. Nic nam dzisiaj już nie powie. Coś mu się zacięło w głowie. No tak, rzeczywiście. Prorok świetny. Tyle, że bezużyteczny. Toć to farce przypomina. No tak, jasne. Made in China. Muszę przekupstwem i łapówkami dać się dogadać z politykami. Heroda jeszcze na tron wsadzę. Stan w stanowciu jako grupa trzymająca władzę. Czarny panie, mam ideę taką, że trzeba znaleźć babę jaką. Baba jakaś nie nam wręcz niezbędna, jakaś diablica szurnięta jedna. Wszystko mi jej opowiemy. Do Betlejem ją wyślemy. Aj, tam spytam dla zasady. Na co nam trzeba szukać baby? Ty wyzwala, durny ośle. Powszechnie wiadomo, że gdzie diabeł nie może, tam babę poszle. Wyślemy ją do pałacu Herona. Tam jest kasa, tam jest woda. Bohaterze, co i panie, koteczku, misiu, moje ty kochanie, z ciebie to taki super gość, co wszystkim dołoży w kość. Baleja, szplot pasenka i krótka sukienka. Twoje oczy błyszczą tusze, chyba polujesz na szefunia duszę. Może trochę dziwnie zabrzmi to, lecz nie ma czasu na podry, kobito. Z kimś na pinku mocno mamy, rachunki niedługo z nim wyrównamy. Herod niech się zajmie swoimi żołdami, a ty go wesprzyj swoimi radami. No, no, szefuncio, plan twój genialny i wręcz na pewno jest wykonalny. Jak pocisk wyleciała, nawet mi się spodobała. Czort nie baba ostra taka. Ciekaw jestem, czy ma chłopaka. Akt już następny. Straszne w ogóle będą się działy rzeczy, bo królem jest pewien gościu. Zwą go Herodem. Oto wcześniej na jego głowę włożył Lucyfer koronę złotą. Więc w kraju terror, moralne błoto. Piekło panuje, złotą święci. Tak to działają tajni agenci.
wielki monarcha nic się nie przejmuje, lecz po wizycie trzech króli się zdenerwuje. Co tu opowiadać? Zobaczcie sami. Oto królestwo Heroda jawi się przed wami. Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy. Aha, aha. Bo ja jestem Herod, wielki i potężny. No i najpiękniejszy. No i Waldomer. No i najbogatszy na tym całym świecie. No i najważniejszy. Chyba o tym wiecie. Ja nie znam litości. Lubię ścinać głowę, skazywać do lochu, zakuwać bokowy, królować sobie jeszcze będę wie. Kto się zbuntuje, tego w łeb zdzie. Widzę, król się świetnie czuje i humorek dopisuje. Brawo, mój Herodzie, silne rządy cisną w modzie. Ja wiem, Herod, lubię być król. Lubię też złoto i władzę w ogóle. Uwielbiam także być wszystkich pan. Jedno mnie wnętrze, moi poddani. Gdybym mógł, wszystkich bym dzisiaj wytracił. Lecz na kim bym się wtedy pogasił? Proszę, od piekła mam tu wytyczne. Te obowiązki nie takie liczne. Musisz tylko złych wciąż pilnować, uczciwych gnębić, biednych rabować, dobro wyśmiewać i poniewierać, niszczyć wartości, grzech popierać. A jeszcze jedna jest tu klauzula. Zabić trzech mędrców idących ciebie do króla. Przyjdą oni w twoje ziemię, dziecię znaleźć w Betlejemie i uczcić darem złotym. Nie wiedziałeś, królu, o tym? Co ja słyszę? Jakieś dziecię próbuje zakłócić mój spokój na świecie? Może jeszcze tron mi odbierze. Nie wiem, kto mi odszedł. Jakem Herod, ja tu rządzę. Moja władza i pieniądze. Co jest moje, to jest moje. Tron, korona, złote stroje. I to tak stoisz jak słup. Rób coś, słyszysz? Rób. To zbrodnia, zamach stanu do 100 000 szatanów. Tych królów, co go wkrótce mają zobaczyć, trzeba nam tylko ich skrycie wybrać. Trzeba ich kosą przez łeb zdzielić, aby się ludzie nie dowiedzieli, że Chrystus przyjdzie na świat w Betlejem, aby nie mieli ludzie nadziei. I posło pocz, spokój i cisza, i nikt o Bogu nie będzie słyszał, a gdy dorośnie, nikt nie uwierzy, nie będzie świadków, króli, pasterzy. Więc niech nie żyją. To kwestia czasu. Co tam? Ja nie znoszę hałasu. Co tam się dzieje do mnie tu w straży? Ochrona moja, pierdzi dresiarze. Co za hałasy? Co to ma znaczyć? Jakiś trzech typów chcecie zobaczyć. Królu. Co królu? Masz do mnie mówić królu, Goliacie. Dobra, spoko. Spoko. Spoko co? Spoko. Królu! No, byliście wy kiedyś dziennym w szkole? Zresztą nieważne, ja durniów wolę. A teraz odejdź mi stąd prostacy i weźcie prysznic. Weźcie prysznic? Ty, co to znaczy? Nie wiem, ja nigdy w szkole nie byłem. Ja pakowałem, mięśnia ćwiczyłem. Zaraz, no durnie, wraca, wraca. Coś się gadali? Jacyś trzej ludzie na mnie czekali? No tak, przy bramie miasta ciągle czekają. I jak ty, śmieszny czapeczki. Na
na wielkie piekła. To są korony. To trzej królowie przybyli w tę stronę. To ci, co piekło, każe ich zgładzić. I jak do Betlejem dojść poradzić. Teraz się spieszą gości powitać, którzy królowi nie chcieli zabijać. Słuchajcie. Gdy tylko wyjdą, iść za królami. Zarządź ich, kiedy będziecie sami. Wszystko jasne. O królu zrobi to bez liku. Mamy bejsbole. Nie będzie krzyku. I gdzieś pochować i potem trupy. A co znajdziecie, to wasze ruchy. Pora już mi piekło zawiadomić, że wszystko z planem. Muszę zadzwonić. Lucyfer prezent nam zafundował, sieć komórkową w piekle zmajstrował. Jak tam z zasięgiem? No, proszę, proszę. Może napiszę, będzie taniej. SMS 2 grosze. Kolejny akt niebo odsłania. Wszyscy czekają wcielenia Pana. Trwają gorączkowe przygotowania, panuje radosny nastrój oczekiwania. Wszyscy weseli uśmiechnięci. Nikt nie przypuszcza, co piekło święci. Oto jest zacny Gabriel Archanioł. Sprawdza, czy wszystko rozplanowano. Wszystko powinno pójść zgodnie z planem. Pajęczyna obliczona, okna umyte, ściółka zmieniona, podłoga naprawiona. Tu, to nie hotel, tylko po to, żeby Syn Boży miał chociaż gdzie się położyć. Zdrada! Zdrada! Zdrada Gabriela! Straszna zaciekła! Mamy na ziemi agentów piekła! Wywiad przechwycił jej mężczyzki. Ten dron miał z piekłem jakieś stosunki. Szybko od razu ją zlustrowałem i strasznych rzeczy się dowiedziałem. To tajny szpieg jest Lucyfera. Lucyfera? Lucyfera? A niech to jasna chore. No to w pracy tak. Ojej! To strasznie. Dużej czujności nam teraz trzeba. Zwiększyć musimy patrole z nieba. Najlepiej zdwoić, albo potroić, bo zasadzkę może nam piekło kroić. Ruszajmy, bracie, porzućmy trwogę. Jezus zwycięży, jest przecież z Bogiem. Powiadomić wszystkich braci w niebie nam trzeba. Z siły specjalne zwołać całego nieba. Wszystkie jednostki, alarm, uwaga, halo, alarm, uwaga. Nastąpiła piekielna zdrada. Halo, a gdzie ja się dodzwoniłem? Halo, u nas w niebie takich słów nie używają. Halo, jeszcze raz. Halo? Nie ma zasięgu. Plan B musimy wykonać i zapewnić przed królą ochronę. Po co ten pośpiech? Nie bądźcie głupi. Dziś jest promocja. Chcecie coś kupić? Wszystko markowe i świetnej ceny. Mogę dziś spełnić wasze marzenie. Towaru każda przyzwoita śmierć brud ma, więc waszych wrogów wykończyć się da. Siemana, ale dzisiaj odlotowa. Ucięta w nim pęcie kupiona. Spójrzcie na tym targu, a znowcie wklejone. Fryzura. Strzała. Podobać się? Niedawno sobie kupiłam. Wzięłam na kredyt. Słono zapłaciłam. Czas wreszcie skończyć z dziwnym przesądem, że śmierć musi straszyć wyglądem. Panie Najświętszy! Boże Maryja! Zaraz nas tu wszystkich pozabijasz!
Nie pękaj, młody. Jeśli macie kogoś do siekania, poradzę sobie ja bez gadania. Czy króli obronić chętnie pomogę, bo mam długi przed Panem Bogiem, więc się teraz wykazać muszę. Jak trzeba, mów śmiało i chętnie ruszę. Widzisz, ostatnio trochę imprezowałam i wszystkich planów nie wykonałam, więc już nie mędrkuj, pokaż mi drogę. Jak nie ma innych, chętnie pomogę. Kasia, dziś nie ma tu nic dla ciebie do roboty. Pewnie znów byś nam spędziła, masz karo w kłopotę. Masz karo? Ejce, w której ręce? Zaraz z tobą się pokręcę. No! A ja wszystko przez niego. To on mnie wkurzył. Zbytnio nerwowo. To mnie słusz. Miłaj, mama. Tu prośby. W akcie następnym trzej królowie idą prosto, drogą znaną sobie. Byli już w Heroda dworze, co się jeszcze zdarzyć może. Idą ostrzec Dziecię Boże i hołd złożyć Mu w pokorze. Ale droga ta jest nielekka, gdy przeciwko jest moc piekła. Śmierć im grozi, lecz w ogóle o tym nie wiedzą mężni ci trzej króle. Nie, to gwiazda, na niebie przecież stale. Jasno świeć, nieźle czadu daje. Tyle czasu już idziemy, ciągle to postulujemy, byś słownictwo swe szlifował, nad językiem z tym pracował. Weź wyluzuj, bo obciachu se narobisz tylko brachu. Jestem rapem, to rapuj, rymy w sobie bowiem czuję. Znalazł nam się król hip-hopu, nie opóźnij nam to kroku. Wyrażenie daje czadu, nie ma gustu ani ładu i do tego nie wypada, aby kim się tak wysławiał. Ja opóźniam, ja w sobie hip-hop czuję. To zaleta, a nie wina afroamerykanina. Więc wyluzuj, yo man, nie urządzaj tutaj scen. A niech sobie tu rymuje, skoro dobrze się z tym czuję. Melchior, Kacper, spokój już dajcie, siądźcie bracia, posłuchajcie. Mnie się jakoś dzisiaj zdaje, że ten Herod coś dziwnym się wydaje. Masz rację, mordo ma jakąś nieludzką taką. Nie ufam też jego żołdakom. Znam ja się na tym, to są kibole, a od kiboli nawet śmierć wolę. Ech, Melchiorze, piłka ci tylko w głowie. Szukamy króla, przypomnij sobie. No coś ty, on dobrze o tym pamięta. Odnaleźć króla, dla nas rzecz święta. Cicho, chłopy. Bądźcie cicho, jakiś chłop, co to za licho? W środku nocy, dobry Boże, któż to idzie o tej porze? Co to za kupy na drogę wyszły? Heroda zbiry, fakt oczywisty. Hej tam, króliki! Przerywamy tę wycieczkę. Herod was kazał dwoić troszeczkę. Użyliście szefa naszego, więc teraz trzeba za to zapłacić. Harstwo, panowie! Zawsze tak macie, że ordynarnie bójkę wszczynacie? Dobra. Kulturalnie zawsze w kolejce. Od dziś zero tolerancji podobnego. A co do bójki, chcieliście sami, więc się pobawić możemy z wami. My, Króle Wschodu, karate znamy i w sumie bójki to my kochamy. Wielcy dresiarze, ale zmykali, ledwie śmy ich poszarpali. Myślę, że lekcje zapamiętają, więcej mnie królów nie zaczepiają. Drogi kolego, coś powiem ci, już wiem, dlaczego zwą cię Bruce Lee. Dawne to czasy, Melchiorze drogi, już nie te ręce i nie te nogi, lecz lata temu sam w wojsku byłem, brygadą czarnych beretów dowodziłem. Tymczasem szpital Marię rejestruje. Ona dziecko już piastuje. Urodziła właśnie syna, gdy nadeszła jej godzina. Bez pomocy też fachowej
chociaż w izbie porodowej. Milczą media w demokracji, nawet czujni paparazzi. Tylko plotka taka chodzi, że Zbawiciel się narodził. A już ostatni, dwór znów Heroda, że przegrał nie wie, wcale go nie szkoda. Będzie w nim Herod ze śmiercią gadał. Diabły też będą, oj biada, biada. No i po bólu można zapomnieć tamtych trzech królów. Lecz któż sam jest? Płaczę tak szczerze, na wielkie piekło. To moi pożar się Boże żołnierze. Królu Herodzie, tamci trzej króle nie chcieli współpracować w ogóle. Mieliśmy zabić, lecz się nie dali. Jeszcze nam tylko nasze skopane. Mali kara, jak babcię kocham, że prawdę mówię bardzo, więc szloch. Presto, wynota, nie udać nicy. Każą was w lotu wyjść, w ciemnicy. Żywcem ze skóry każe obdzierać. Prędzej, prędzej, gdzie jest Adel Kutubera? Więc naprawdę jest król lody? Zamach stanu już gotowy. Nie ma więc co dłużej zwlekać, brać pieniądze i uciekać. Szybko z wodą, no i w nogi, obym zdążył, Boże drogi. Siadaj, spokój, po co trwoga? Po co znowu wzywać Boga? Nie wiesz co grozi? Prosta jest rada. Dziecię po prostu zabić wypada. Gdy dorośnie być wadzić, możesz się to przecież zgładzić. Zdrygam się, gdy ona tak gada. O, szatańska jest to rada. Trzeba nam teraz plan B wprowadzić. Jedź się do Betlejem, aby dzieci sprawić. Wszystkie do 2 lat niech stracą życie. Przybudź ich z pewnością króla zgładzić. Tak jest, o królu. Zaraz ruszamy i rozkaz twój wykonamy. No, siema Herod, mordo ty moje. Troszkę się nudzę, więc cała jestem do niej. A kim ty jesteś? To jakieś czary? No wiesz co, stara? Śmierć przecież jestem. Co ty nie czaisz? Przyszłam cię tutaj życia rozbawić. Ja się nie boję. Ja posłuszny byłem. Lucyferowi wiernie służyć. I gdy po śmierci znów w piekle stanę, na pewno godności księcia dostanę. Ty? Godność księcia? Ja cię pierdolę, każę na cię bać siarką i smołą. Wszystko zniszczyłeś, wszystko spaprałeś, cały misterny plan zmarnowałeś. Miałeś być królem, rządzić zdradziecko, do tego zgładzić królewskie dziecko. Teraz już nic nie powstrzyma jego miłości. Jak mnie to uderwnia, jak mnie to złości. Kogoś ukarać muszę koniecznie. To twoja wina. Ty za to wepniesz. O panie, ja dobrze, to znaczy źle chciałem. Przecież zabić dzieci w końcu kazałem. Przestańże wrzeszczeć. Oszczędź hałas. Hałas źle działa na psychikę. A w tej robocie bez niej żeś nikt. Nikt mnie nie kocha. Nikt nie napisze, więc chyba mogę, chociaż nie ciszę. Ale ja przecież wiecznie żyć miałem. Dekret królewski o tym wydaje. Nie mogę umrzeć tutaj jak prosta. Powiedz mi, czego pragniesz. No co? I co chcesz dostać? No co ty, stary? Po co mi tyle? Nie dbam o kasę, nie dbam o bilet, ściskając w ręku się rozmarzyłam się? No, nie zagaduj mnie tu już więcej.
Nie chcę ja złota, nie chcę pieniędzy. Patrz, i dziewiąta już prawie bije. Pora ci kolaś urżnąć tę szyję. Czekaj, dziewiąta to ósmej nie ma. Trochę za wcześnie. Jakaś ściema. Nie, jak lepszy ty mam znakomite. Są sterowane przez satelity. Litości, litości, dały mi życie. Jestem bogaty. Tyś jest ślicznotką. Dam ci klejnoty i piękne szaty. Co ty możesz wiedzieć o urodzie? Co jest trendy, co jest modzie? Krew ci się co gdzieś przelałeś, no i sobie nieźle przeholowałeś. Nie przekupisz mnie, powiadam. Na twój kark, kosę, więc zakładam. Oddam koronę, tron swój oddam. To na nic. Zgon, zgon, zgon. Właśnie skosiłam złego Heroda. Myślę, że nikomu nie jest go szkoda. Chciał zwiać i schować się gdzieś z kretesem, lecz namierzyłam go swym GPS-em. To rano wszystkim. Lecę, bo spóźniony. Pa, pa, ty moja szalona. Niech go tylko ktoś pochowa. Dobra, dobra, spokojna głowa. Zabieram duszę, do piekła wracam. Wszystko przepadło. Totalna klapa. Taki to koniec naszej powieści. Większość to fikcja, ale są treści. Co prawdą samą Bóg szedł na ziemię, by uratować Adama plemię. Przyszedł na świat dziecka postaci, aby nas zbawić i naszych braci. To dopiero początek historii Jezusa. Ona trwać będzie w naszych sercach i duszach. Każdy z nas, tak jak Jezus, przebywa drogę do Betlejem i spotyka na niej radość, smutki i wielkie nadzieje. Najważniejsza jednak w naszej podróży jest obecność Boga, który za drogowskaz służy. Lecz są takie chwile, gdy zatrzymać się trzeba, by siebie zrozumieć, tajemnicy nieba. Dziękujemy.